30% podwyżka w przypadku nauczycieli początkujących, a więc najmniej zarabiających. Pamiętaliśmy także, zgodnie z naszymi zobowiązaniami, o nauczycielkach i nauczycielach przedszkolnych. Opuścić kancelarię, natomiast tuż po świętach, w środę, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Ministrów i wtedy będę dłużej do Państwa dyspozycji. Dosłownie kilka słów informacji z przebiegu dzisiejszego posiedzenia. To, co dla nas było najważniejsze, to zapewnienie w budżecie państwa na rok 2024 pieniędzy na te wydatki, które wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków. W budżecie na rok 2024 zapewniliśmy środki na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, a w przypadku nauczycieli początkujących 33%. Chodzi o to, że 30% podwyżka w przypadku nauczycieli początkujących, a więc najmniej zarabiających, nie wynosiłaby obiecane 1500 zł. I stąd potrzeba zwiększenia do 33% w przypadku nauczycieli początkujących. Pamiętaliśmy także, zgodnie z naszymi zobowiązaniami, o nauczycielkach i nauczycielach przedszkolnych i tutaj przeznaczyliśmy dodatkowe 2,3 miliarda złotych dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycielek i nauczycieli w przedszkolach. To samo dotyczy nauczycieli, nauczycielki akademickie, także wzrost o 30% i w budżecie na to pieniądze także się znalazły. Tak jak mówiliśmy, zapewniamy także w tym budżecie wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20% dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, także celników. W przypadku urzędników pracujących na przykład w takich miejscach jak tu, gdzie jesteśmy, ten wzrost wynagrodzeń nie dotyczy tak zwanej ERKI, czyli tych stanowisk politycznych najwyższych. Nie muszę tłumaczyć. Państwo pewnie pamiętacie, jaki mam pogląd na temat zarobków ludzi władzy. Zapewniliśmy także finansowanie programu Aktywny Rodzic. To jest oficjalna nazwa tego nieoficjalnego babciowego. Zapewniliśmy finansowanie procedury in vitro. Decyzja polityczna zapadła w Sejmie. Naszym zadaniem było dzisiaj zapewnić 500 milionów złotych na przyszły rok na procedurę in vitro. Symboliczne, ale zależało mi na tym osobiście, żeby móc to dzisiaj Państwu zakomunikować. No wrócą też takie instytucje jak Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży i tutaj przeznaczyliśmy 10 milionów złotych, a także środki na naukę języka śląskiego. Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie tej inicjatywy, aby nadać rangę języka śląskiego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Śląska i są na to także środki. To nie są duże środki, oczywiście nieporównywalne, ale też symboliczne. Odblokujemy także dzięki zapisom w tej ustawie wypłaty ponad 3,2 miliarda złotych części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów. Nazwa długa, formalna i nudna, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby rozpocząć proces naprawiania krzywd, także jeśli chodzi o samorządy terytorialne. Ten krzyk od dołu, od samorządów związany z brakiem środków, z centralizacją, z niesprawiedliwym rozdziałem środków był istotną częścią naszego programu, naszego przesłania w czasie wyborów i chcemy zacząć jak najszybciej od naprawy tych krzywd. Jeśli chodzi o ewentualne informacje o tak zwane główne parametry tego budżetu, to minister Domański będzie też do Państwa dyspozycji. To nie jest decyzja budżetowa, ale decyzja ministra zdrowia. Też osobiście się w to zaangażowałem, żeby tutaj nie było
jakiś pomyłek, zapewnimy sfinansowanie leczenia dzieci chorych na SMA. I 50 milionów złotych w rezerwie pani minister zdrowia zostanie wydzielonych tak, aby już żadne z tych dzieci tak dramatycznie zagrożonych, poszkodowanych nie umarło, dlatego że rodzice nie zdołali zebrać na zbiórkach publicznych pieniędzy. Też w związku z ostatnimi sygnałami znaleźliśmy środki 150 milionów złotych na remont domów akademickich, tak zwanych akademików. Wiem coś o tym, mieszkałem 10 czy 11 lat w akademiku i wiem, jakie to jest ważne dla tych, którzy tam mieszkają, żeby te akademiki przetrwały i żeby stan tych akademików był lepszy. Powołałem także, tylko nie wiem, czy chyba nie wziąłem notki z biogramami, więc poproszę. Teraz poprosimy, tak. I na koniec konferencji odczytam informację dotyczącą decyzji nominacyjnych w służbach specjalnych. Podjęliśmy także na tej Radzie Ministrów uchwały. Jedna dotyczy ponownego zwolnienia z opłat na autostradzie w kierunku Gdańsk-Toruń, tak aby przez kolejne miesiące, bo to wygasało w tych dniach, żeby zanim nie rozwiążemy całościowo, wiadomo, to jest także po decyzjach poprzedniego rządu, ten system zrobił się dość skomplikowany, jeśli chodzi o opłaty na autostrady, ale zanim doprowadzimy do czytelnego i ogólnie obowiązującego systemu, chcemy utrzymać tę ulgę dla korzystających z tej autostrady, tak żeby ona była nadal bezpłatna. I podjęliśmy także uchwałę Rady Ministrów, która na mocy której minister finansów, a więc minister właściwy dla finansów publicznych, będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych, finansowych, w tym w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, tak zwanym Banku Światowym, co oznacza, mówiąc po polsku, odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do kraju. Nie będzie już reprezentował Rzeczpospolitej w instytucjach finansowych.